4 sierpnia około godziny 12:25 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze składowiska śmieci w Bielawie na ulicy Ceglanej 8, po czym niezwłocznie zadysponował 2 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia oraz 4 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu dzierżoniowskiego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, iż nadpaleniu uległa maszyna technologiczna, która służyła do rozdrabniania składowiska śmieci. Następnie pożar z tej maszyny przeniósł się na hałdę śmieci w bezpośrednim sąsiedztwie tej maszyny. Paliło się około 300 m2 tego składowiska. Siły i środki były wystarczające na miejscu zdarzenia. Podano 4 prądy gaśnicze wody na palące się składowisko śmieci. Działania Straży Pożarnej na miejscu zdarzenia trwały około 1,5 godziny. W akcji uczestniczyły, tak jak wcześniej wspomniałem, 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 2 zastępy z OSP Bielawa, zastęp z OSP Ostroszowice oraz zastęp z OSP Piskorzów. Po czym działania na miejscu zdarzenia skutkowały opanowaniem sytuacji i nierozprzestrzenianiem się dalszym pożaru.